wspaniałego szynarce z problemu szukiego rejestrowania nie wątpię, aby zatem zapraszamy wszystkie reprezentacje biorące w tym trzydniowym turnieju udział na środku parkietu. Zaczynamy oczywiście od gospodarzy, reprezentacja Polski. Widzimy, że o już wychodzą cudownie, już pojawiają się na parkiecie. Zespół Kadetek, reprezentacji Kander, 16 lat 16, reprezentacji Polski. Witamy serdecznie. Kolejna drużyna, która już się zaprezentowała na naszych partiach tutaj, to drużyna Turcji. National team of Turkeys with us. Welcome here in Poland. Witamy tam serdecznie połowienie. Drużyna ponad 16 kadetek reprezentacji Turcji. Również dzisiaj zaprezentowały się Państwu ze wspaniałej strony z waleczności, ze zdobywania punktów z dystansu. Reprezentacja kadetek lat 16, reprezentacji Łotwy. The national team under 16, Latvia, is with us. Welcome here in Poland. It's a great pleasure to have you with us. Great match today. Wonderful win. I zespół Chorwacji. Znamy Chorwację. I na to podziały cudowne spotkania piłkarzy seniorów. A tutaj proszę bardzo. Tak samo serca. Nie tak za to. Oczywiście nie mamy wykonany w meczu z reprezentacją Polski. Teraz te ceremonie z Państwa również. Witamy serdecznie. Welcome Croatia, the national team under 16. Welcome here in Poland. It's a great pleasure to have you with us. That's wonderful. Wszystkie cztery reprezentacji z nami, dlatego możemy już zacząć ceremonię otwarcia. Miło mi powitać tutaj z nami panią burmistrz Wołomina, Elżbietę Ratan. Panią burmistrz. Przedstawiciel PZ Kosz, pan Karol Grygor. Wśród nas to również radni. Witamy serdecznie radnego miejskiego miasta Wołomin, nestora Andrzeja Żeleśka. Witamy pana Eugeniusza Dębickiego. Witamy również radnego miasta miejskiego miasta Wołomin, Zbigniewa Pasiewskiego. Witamy również radnego miasta miejskiego miasta Wołomin, Tomasza Kowalczyka. Witamy również radnego miejskiego miasta Wołomin, Roberta Kobusa. A także radnego miasta miejskiego miasta Wołomin, pana Brejczyka. Brejczyka, bardzo proszę. Wśród zaproszonych gości witamy również pana komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pana Andrzeja Wysockiego. Przedstawiciela Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Pana starszego sierżanta. Bardzo przepraszam, niestety nie ma tego. Witamy również naszego gospodarza tutaj, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan, panią Bożenę Matusiak. Myślę, że wszyscy razem bardzo serdecznie również powitamy siostrę Małgorzaty Dydek, panią Katarzynę Dydek, która przyjechała do nas wraz z córką Marysią. Witamy panią Kasiu. Witamy również pierwszego trenera Małgosi, pana Ryszarda Zana. Witam serdecznie. Witamy również wszystkich działaczy sportowych i trenerów. Witamy oczywiście również kibiców. Bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście z nami. Bardzo się cieszymy, bo wspaniałe, że przyszliście do tego oraz jednych zawodników i te zawodniczki. No i oczywiście witamy głównych aktorów tego spektaklu, czyli wszystkie zawodniczki oraz wszystkie sztaby trenerskie reprezentacji do lat 16 kadetek Polski, Turcji, Łotwy i Chorwacji. Welcome all national teams under 16.
The main countries here involving represented Poland, Turkey, Latvia and Croatia. Witamy bardzo serdecznie. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią burmistrz, panią Elżbietę Radę. Witamy bardzo serdecznie w gościnnym Wołominie. We are great to welcome here in Wołomin all national teams. Witamy wszystkich zawodników, sztaby trenerskie, wszystkich mieszkańców Wołomina, wszystkich pracowników i trenerów naszych tutaj lokalnych. We are welcome all players, all managers, all coaches and all people who live and work here in Wołomin, here in Osier, Kuraka. Witamy wszystkich sympatyków koszykówki. We welcome all people who love basketball. Ale przede wszystkim witamy rodzinę Małgosi Dydek. To jest zaszczyt, że zawsze jesteście na memoriale. But most of all, we welcome the family of Małgorzata Dydek. We are proud that you are always here with us on these memorials. To wielkie wyróżnienie dla Wołomina, że ten memoriał właśnie tu, na tej hali, gdzie Małgosia ćwiczyła, się odbywa. It's a great honor for Wołomin that this memorial is here where Margot used to have workouts and exercises here. Małgosia była wspaniałym ambasadorem Wołomina. Małgosia was a great ambassador of Wołomin. I myślę, że wy też wywieziecie z Wołomina same najlepsze wspomnienia. And I think that you also will go to your homes with great memories from Wołomin. W sposób szczególny życzę wam takiej sportowej walki, walki fair play. Especially I wish you a great competitive tournament, but most of all, first of all, with fair play rules. Dla mnie będziecie wszystkie zwycięzcami. For me, you are all the winners. Dlatego, że przyjechałyście na ten turniej i ta atmosfera tutaj wołomińska, koszykówki, atmosfera związana z Małgorzatą Dydek, z jej rodziną, która też koszykówkę uwielbia. That's because of this place, the atmosphere of the basketball and the basketball and the family of this family, which is also here very deeply present. Zostanie na zawsze w waszych sercach. It will stay in your hearts. Witajcie w Wołominie. Welcome in Wołomin. Teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela PZPOŚ. Pana Karola Grygo. Szanowni Państwo. Ladies and gentlemen. Polski Związek Koszykówki po raz kolejny ma zawsze współorganizować międzynarodowy memoriał Małgorzaty Dydek. The Polish National Association of Basketball is proudly honored to cooperate with organization of this wonderful event, which is this memorial. Jest to dla nas bardzo istotne wydarzenie, nie tylko w kontekście sportowym. It's a very important event for us, not only because of the sports event, ale w szczególności w kontekście uczczenia pamięci naszej najwybitniejszej polskiej koszykarki, jaką była Małgorzata Dydek. But especially because of the memorial of our greatest basketball player, who was Małgorzata Dydek. W imieniu władz Polskiego Związku Koszykówki, in the name of the bosses of the National Association of Basketball in Poland. Życzę wszystkim zawodniczkom oraz trenerom. I wish all the players and the coaches samych zwycięstw. All the winners. A osobiście myślę, że tak jak i Państwo otrzymam kciuki za reprezentację Polski. But personally I hold cross my fingers for the Polish national team, obviously. I głęboko wierzę, że podczas tego turnieju może pojawi się. And deeply I believe that during this tournament will appear kolejny talent na miarę Małgorzaty Dydek. The next talent which would be comparative to Małgorzata Dydek's talent. Serdecznie dziękuję i zapraszam do kibicowania. Thank you very much and hope you support with your great hearts. Dziękuję.
burmistrz, szanowni goście, wspaniała rodzina Bogosławów, zacne drużyny, kadra trenerska, najlepsi kibice na całym świecie. Ladies and gentlemen, Mrs. Mayor, the family of Małgorzata, all the teams, coaches and the best supporters of all of over the world. Po raz siódmy ośrodek sportu i rekreacji w Malagonie ma zaszczyt uczestniczyć w organizacji trzydniowego wydarzenia międzynarodowego. We are proudly honored to present for the seventh time the national memorial of this rank. Wydarzenia oddającego hołd i pamięć wybitnej koszykarce, jaką była Małgorzata Dyryk. We would like to honor and memorize the great basketball player in person as was Małgorzata Dyryk. W karierze sportowej, dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy, zdobyła sławę i uznanie na skalę światową. Because of his talent and hard work, Małgorzata Dyryk granted a great honor and she was well known everywhere in the world because of her talent and hard work. Ale Gosia udowodniła nam, że liczy się nie tylko osiągnięcie sukcesów. But Margot proved us that not only success is very important. Że najistotniejsze w sporcie to sprawy takie jak przyjaźń. But most of all, in sport is very important friendship. Dobra atmosfera. Good environment. Zaufanie. Oddanie. Honor. Dystans do siebie. And keeping the distance from the success we gained. Hojność dla innych. Be generous. Chęć niesienia pomocy. And to be ready to help others. Wszystkie te cechy gry zespołowej na najwyższym poziomie. All of them are the Margot had because she played the best level of basketball. Tak grała. She played. Tak żyła. She lived. Nasza Małgosia. That way, our Margot. Życzymy wam. Młodzi zawodnicy. We wish you, young players. By nasza Małgosia, bo jest nasza. That's our Margot, because she is ours. Była dla was wzorem i przykładem. She was for you a role model. I by ten parkiet, gołomiejski parkiet, hali uraganu. And that this place here, this lovely area in Wołomin. Przyniósł wam oczekiwane zwycięstwo. Brought you a special winning prize. Niech wygra najlepszy. Hope the best will win. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję bardzo za przybycie. Wiem, że to jest część przygotowań waszych do ważnej imprezy. Cieszę się, że to przygotowanie, czyli ten turniej jest właśnie organizowany w Wołominie i jest tym memoriałem mojej siostry. Thank you all for coming. I'm really pleased that one of the parts of preparation for your big event, which is in August in Lithuania, is here. So you're getting ready for a big event. And I'm really pleased and very happy that this is during this memorial. This memorial is in a great memory of my loving sister who passed away 7 years ago. As you can see, it's still emotional. But I hope that you play as well as she does. And I wish you, all of you, the great career as big as she had in WNBA. And I hope when you get to your hotel, you will ask Uncle Google who she really was and the way she played. And I hope everyone
totally understood what I meant. So, żeby nie przedłużać, 7. Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał imienia Małgorzaty Dydek uważam za otwarty. To jest 7th International Youth Memorial of Margot Dydek is now open. Dziękuję. Proszę, proszę się jednak nie bawać, ponieważ jedno ze spotkań już mamy ze sobą. W związku z tym bardzo byśmy chcieli nagrodzić najlepszą zawodniczkę tego spotkania. Została ją wybrana Nicola Prieta, the best player of the Latvia Tarek Turkey. To jest Nicola Prieta. Congrats. MVP of this game. Wspaniały mecz, bardzo zacięty. Jeszcze wspólne zdjęcie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za otwarcie. Bardzo piękna. Jeszcze zdjęcia w reporterze oczywiście. Wspaniały mecz, doskonałe wymiany punktowe. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się za chwil parę. Drużyna Chorwacji zmierzy się z reprezentacją Polski. The Croatian team, Croatian national team will play against national, Polish national team. It's gonna be in 10 minutes, maybe 15. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Oczywiście reprezentacja Polski to gospodarz dzisiejszego spotkania, więc dlatego zapraszamy drużynę chorwacką. I tak. The national team of Croatia. Number 4, Barbara Vunic. Number 5, Dorotea Leje. Number 6, Doria Ipazaja. Number 7, Hannah Moon. Number 8, Lana Sijatovic. Number 9, Lena Kitrec. Number 10, Nika Lukica. Number 11, Petra Juric. Number 12, Helena Galunic. Number 13, Marta Ostojic. Number 14, Iva Pavic. Number 15, Antisa Tabula. And the coaches, Maria Kovac-Mijac, Toni Matesic, Dora Miketek, and Vice Tokic. Reprezentacja Polski. Kapitanem drużyny jest Alicja Rogozińska. Zawodniczki, Panucha Konstancja, Kamila Borkowska, numer 6. Numer 12 Weronika Dudek. Numer 1 Gabriela Kurczyńska. Numer 9 Joanna Kowlińska. Numer 2 Aleksandra Kurczyńska. Numer 10 Natalia Kurak. Numer 11 Weronika Piechowiak. Numer 4 Zuzanna Rudenko. Numer 7 Magdalena Szymkiewicz. Numer 5 Ewelina Śmiałek. Zespół trenerski to Luba Szwecowatna, Grzegorz Zieliński, Krzysztof Dobrowolski, Przemysław Kocydyk i Mateusz Jeszcze. Sędziami tego spotkania będą panowie Jacek Litawa, Tomasz Seferyński i Paweł Pacek. Szanowni Państwo, powstańmy, ponieważ zapraszamy Państwa do wysłuchania hymnu reprezentacji Chorwacji. Thank you.
Mazurek Dąbrowskiego. Drużynie gości mecz rozpoczynają następujące zawodniczki numer 7. Anna Mul, numer 10 Nika Lopica, numer 11 Petra Juricz, numer 13 Marta Ostolicz, numer 15 Randica Tabuła. Drużynie reprezentacji Polski z numerem 12 Julia Karolika, numer 9 Joanna Kobylińska, numer 11 Weronika Michała, numer 7 Alicja Rodzicka i numer 7 Marta Ostolicz. Pierwsze punkty formacji. Alicja Rodzicka faulowana, to ona ustala tutaj, rozgrywa piłkę, ustala porządek rozgrywanej akcji. Pierwszy faul. Do obwodu Wielkiego, numer 7, Magdalena Sienkiewicz, Wielki Prawa. Szybka kontra Chorwatek, ale nieskuteczna, już suniemy z kolejnym atakiem. Faul zawodniczki z numerem 10 to Nika Lopica. Drugi faul Chorwatek. Rzut osobisty wykona Magdalena Szynkiewicz. Brawo, piękny rzut. Kolejne punkty będą do reprezentacji Polski. Czyż był fał w ataku? Nie. To był fał Magdaleny Szynkiewicz. Numer 15, Andrica Tabula. Szansa na akcję trzypunktową. Jeden się formy zmiany rzutów osobistych. Reprezentacja Chorwatek.
8-6. Zawodniczki z numerem 11, Petra Juricz. Niestety strata. I szukanie celu z podstawowego kosza. Szansa na rehabilitację. Tylko odbita nogą i Chorwatki zaczną z boku boiska. Fał Weroniki Piechowiak. Dwa punkty zdobyła Hanna Mul. Zmiana w drużynie Chorwacji. Na boisko wchodzi z numerem 4 Barbara Funicz. Kolejne punkty zawodniczki z numerem 15, Mandica Tabula. To jest 12-8. Nasze zawodniczki zaczną spoza boiska. A na parkiecie znajduje się Natalia Kulak z numerem 10. Petry Juricz. Kolejna próba za 3 punkty nieskutecznie. Numer 9. Joanna Kobylińska. Brawo. To już tylko jeden punkt, proszę Państwa. Mało brakowało do przejęcia. Próba za 3 punkty, niecelnie. Piłka dla reprezentacji Polski, już szybki atak, już jesteśmy pod koszem. Niedoskonale! Kolejne prowadzenie. Szybka, błyskawiczna akcja. Joanna Kobylińska zdobyła 2 punkty dla naszej reprezentacji. 15, 15.
i piłka na reprezentacji Polski po skutecznej akcji w defensywie Alicji Rogosińskiej. Alicja Rogosińska właśnie organizuje atak na swojej konsultacji. Proszę. I bardzo pierwsze punkty zawodniczki numer 10. Natalia Kura. Zliczamy prowadzenie. Piękny blok. Tu mamy kontratak, tutaj. Podwójna zmiana w reprezentacji Chorwacji. Znajduje się na parkiecie z numerem 9 Lena Hirtec oraz numerem 13 Marta Ostojcz. Na prowadzka.
Chyba przechwytu. Karta kończy się wynikiem 32-20.